po roku 2016, gdzie najpierw mieliśmy Brexit, później wybory w Stanach Zjednoczonych, wydawało się początkowo przynajmniej za każdym razem, że sondaże faworyzowały taką opcję stabilności, czyli pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii, później wygraną Clinton w wyborach prezydenckich w USA. Stało się odwrotnie w obydwu przypadkach. Także przed taką karuzelą wyborczą w 2017 roku na starym kontynencie, no inwestorzy są znacznie bardziej wyczuleni. Wychodzą już z założenia, że wszystko jest możliwe, a wybory w wielu przypadkach, tak jak w Wielkiej Brytanii referendum w zeszłym roku, tak teraz wybory w kilku krajach europejskich mogą mieć bardzo istotne skutki, szczególnie długofalowe dla Unii Europejskiej, nawet co do jej fundamentu, nawet co do jej egzystencji. Pierwszym takim testem są wybory parlamentarne w Holandii. One już są za chwilę niemalże, praktycznie 8 dni zostało do tych wyborów, chociaż rynki koncentrują się na wyborach prezydenckich we Francji. Wiadomo, Francja, no, jeden z głównych krajów Unii Europejskiej, trudno sobie wyobrazić Unię bez Francji, więc w momencie, kiedy kandydatka Frontu Narodowego i osoba, która jest bardzo wysoko w sondażach, mówi o Frexicie, czyli o tym, że Francja nie potrzebuje strefy euro, nie potrzebuje Unii Europejskiej, przynajmniej w takim kształcie, w jakim ona jest teraz. No wiadomo, że na rynkach jest to odnotowywane. Le Pen miała bardzo dobry początek roku. Zaczynała w niektórych sondażach dość wyraźnie prowadzić. I co prawda, w drugiej turze sondaże nie dawały jej szans, ale w lutym jej strata do kontrkandydata, którym mógłby być albo kandydat prawicy François Fillon, albo pokazujący siebie jako niezależny, tak naprawdę popierany przez socjalistów, Emmanuel Macron, ta strata malała. W związku z czym, no, rynki już zaczynały się obawiać, no, co będzie do wyborów w kwietniu. Tak, jest jeszcze trochę czasu, jeśli byłoby tak jak w przypadku Wielkiej Brytanii, gdzie też początkowo dominowali w sondażach zwolennicy pozostania, a jednak okazało się koniec końców, że było inaczej, no to wiadomo, że byłoby to przyjęte z nerwowością. Natomiast jednak od momentu, kiedy Macron zgłosił się do tych wyborów i uzyskał też poparcie socjalistów, jego notowania w sondażach wyraźnie rosną i już te najnowsze sondaże z początku marca dają mu dość wyraźną przewagę również w pierwszej turze. Także wydaje się, że na chwilę obecną populiści i we Francji, i w sumie w Holandii też, tam te sondaże też zaczęły się zmieniać na niekorzyść populistycznej Partii Wolności, że populiści są na moment obecny w defensywie i rynki, przynajmniej na chwilę obecną, trochę odetchnęły z ulgą. Ale wiadomo, że do wyborów pewne napięcie pozostanie, bo jakby polityka jest nieprzewidywalna, a po wyborach w Holandii i we Francji mamy jeszcze przynajmniej wybory parlamentarne w Niemczech, mamy wybory parlamentarne we Francji i być może przyspieszone wybory parlamentarne we Włoszech. Także rok 2017 zdecydowanie stoi w Europie pod hasłem polityki.